Ja nie potrafię. Nie umiemy na smutno. Nie umiemy na smutno, dlatego że jesteśmy za weseli. A tak naprawdę... Zbyt pozytywnie. Tak, jesteśmy zbyt pozytywnie nastawieni, żeby było na smutno. Najgorsze porażki nie są w stanie nas dobić i spowodować, nie miałem żadnych porażek. Nie miałeś żadnych porażek w życiu? Cross-funkcjonalność, to już było. Cross-funkcjonalność to już było, tak. I przy okazji filmiku o cross-funkcjonalności napomknęliśmy, że naszymi dwoma ulubionymi słowami są... Samoorganizacja i cross-funkcjonalność. O cross-funkcjonalności już powiedzieliśmy i myślę, że nie musimy tam nic więcej dodawać. Dzisiaj chcemy powiedzieć Wam też w krótkim filmiku coś o samoorganizacji, czyli o tym, w jaki sposób zespoły powinny samoorganizować sobie pracę i co to w ogóle znaczy. Niektórym wydaje się, że samoorganizacja to znaczy, że zespoły odpowiedzialne są absolutnie za wszystko. Albo niektórym wydaje się, że samoorganizacja ograniczona jest do tego, że zespoły mają wykonać pracę, która zostanie na nich w cudzysłowie nałożona. Okej, okay. Czyli że mamy dwa krańce spektrum. Z jednej strony są ludzie, którzy uważają, że skoro mamy się samoorganizować, to będziemy odpowiedzialni za wszystko, w tym także na przykład za to, kto jest w zespole, o której przychodzimy do pracy, albo na przykład czy mamy wolne weekendy. A z drugiej strony, na drugim końcu kija mamy sytuację, w której wszystko jest organizowane za nas, a my tak naprawdę mamy przyjść i wykonać swoją robotę troszeczkę jak takie małpki w cyrku. To wtedy samoorganizacja sprowadza się do tego, że możemy wybrać, w jakiej kolejności wykonamy pracę, którą mamy z góry zdefiniowaną. Tak? Tak. To... I jak zwykle prawda leży gdzieś pośrodku. Pośrodku. Ponieważ samoorganizacja, przynajmniej w naszym pojęciu, powinna być sytuacją, w której z jednej strony zespół może nie tylko decydować o tym, w jaki sposób będzie wykonywał swoją pracę, bo w jakiej kolejności będzie tak naprawdę wykonywał swoją pracę, ale powinien też zdecydować, w jaki sposób ta praca zostanie wykonana, czyli w jaki sposób uda nam się dojść do założonego celu. To znaczy, że nie powinniśmy mieć z góry nałożonych rozwiązań, ale też nie powinniśmy mieć z góry narzuconego sposobu, w jaki do tych rozwiązań dochodzimy. Wymagania powinny być na tyle ogólnie zdefiniowane, żeby zespół, który faktycznie będzie je wykonywał, mógł dotrzeć do tych najlepszych rozwiązań, no bo jeżeli narzucimy coś z góry, to jest szansa, że siedzimy na tyle daleko, że nie wiemy, jakie jest najlepsze rozwiązanie i możemy zasugerować coś, co optymalne nie jest. Tak samo nie powinniśmy ludziom mówić, w jaki sposób mają pracować, czyli na przykład jak mają wyglądać wszystkie te połączenia wewnętrzne, organizacja pracy, kto się zajmuje czym, bo tak naprawdę zakładamy, że skoro osoby pracują nad tym dzień w dzień, to one wiedzą najlepiej, kto powinien co zrobić, w jakiej kolejności i w jaki sposób. Pamiętajmy, że mówimy o skramie, czyli o pewnej ramie, która jest narzucona na naszą pracę i pewnych zasadach, które tę pracę definiują. Nie wszystko, tak jak powiedziałeś przed sekundą, będzie należało do decyzji zespołu. Tak? Priorytety wykonywanych prac będą należały do product ownera czy do interesariuszy. Sposób, w jaki pracujemy albo role na projekcie będą należały do frameworku, bo tam zostało opisane. My, tak jak zresztą dobrze powiedziałeś, powinniśmy skupić się na tym, żeby wykonać założony plan, tak? A w jaki sposób wykonamy ten plan, czyli czy skorzystamy z drogi X czy z drogi Y, powinno zależeć już tylko i wyłącznie od nas i nikt, absolutnie nikt nie powinien nam tego narzucić. Czym w takim bądź razie będzie zdrowa samoorganizacja? Zdrowa samoorganizacja przede wszystkim będzie uwzględniała zasady obowiązujące na projekcie i w firmie, bo przecież nie może być sytuacji, w której zespół stwierdza, że sam się organizuje, więc będzie pracował na przykład na komputerach, które przyniesie sobie z domu i o godzinach, które im się żywnie podobają, na przykład ktoś pracuje... Między 13 a 15. Albo o północy. Tak? Albo o północy. Bo wtedy to nie zadziała. Pamiętaj, że pracujemy w zespole, więc zespół powinien się samo zorganizować jako jednostka. A z drugiej strony zdrowa samoorganizacja to będzie samoorganizacja, w której nikt, absolutnie nikt, biznes, management, interesariusze nie będzie narzucał nam tego, w jaki sposób tę pracę mamy wykonać i tego, w jaki sposób ta praca ma przełożyć się na potencjalnie wdrażalny przyrost oprogramowania.